Zanim zaczniemy konferencję, przyzwijmy jeszcze obecności Matki Bożej, która jest oblubienicą Ducha Świętego, wypełniona cała Duchem Świętym, jest w tym szczególnej relacji i prośbę, aby nam wypraszała Ducha Świętego i dla mnie, i dla Was na ten czas. I aby to było krótkie. Pod Twoją obroną zaczekamy się w święta naszego życia. Zobaczcie, na ile z tych rzeczy już się w Was dokonało.
A ile może jeszcze dzisiaj trzeba tak mocno prosić, żeby to się dokonało? Święty Paweł pisze, że owocem Ducha, czyli kiedy otwieramy się na Ducha Bożego, kiedy my się karmimy, jest w nas, posłuchajcie, miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność, opanowanie i tak dalej. Więc jeżeli trwasz na modlitwie, karmisz się Panem Bogiem, Słowem Bożym, prosisz Ducha Świętego, to w Twoim życiu od razu, albo gdzieś tak powolutku, te owoce będą się rozlewały jak woń. Na Ciebie, na Twoją rodzinę będziesz widział więcej pokoju, więcej radości. I rzeczywiście wiele osób po tej dzisiejszej modlitwie, która nas czeka, które już przeżyły taką modlitwę, mówi, że właśnie owocem tego jest to, że widzą albo od razu, albo po jakimś czasie, że staną się na przykład łagodniejsi. Że na przykład przychodzi ten mąż, który wkurza, czy tam żona, prawda, i jakoś tak masz do niego jakąś nadprzyrodzoną miłość do swoich pracowników, kolegów, że masz większą łagodność w opanowaniu. Ale brak w nas duchowego życia, wtedy święty Paweł mówi, co jest owocem braku ducha, owocem ciała. To jest cudzołóstwo, nieczystość, rozwiązłość, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, kłótnie, zazdrość, gniew, chorobliwa ambicja, właśnie rozłamy, zawiści, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Myślę, że każdy nas, bez względu na ile jest już z Panem Jezusem, też rozpoznaje siebie i w tym drugim obrazie. Bo jest w nas i ten stary człowiek, i ten nowy człowiek. Jest ta walka duchowa. Dlatego ta dzisiejsza modlitwa, ten dzisiejszy czas jest absolutnie dla wszystkich. I dla tych, którzy bardzo pragną zmienić swoje życie i chcą wejść w jakąś nową jakość, w tą nowość, którą daje Duch Święty, to nowe przymierze. I też dla tych, którzy już idą za Panem Jezusem, żeby tak jeszcze przypieczętować, żeby jeszcze mocniej wejść w to doświadczenie Ducha. I moi drodzy, co tu dzisiaj się będzie działo? Chciałbym dzisiejszą konferencję podzielić na trzy części. Najpierw troszkę opowiedzieć o samym Duchu Świętym, kim On jest. Później opowiedzieć troszkę o tym, jak będzie wyglądała ta dzisiejsza modlitwa. I później jeszcze troszkę wprowadzić nas w modlitwę przebaczenia. Bo ona będzie wstępem do tej naszej dzisiejszej modlitwy, do tego, co nas będzie czekało. Więc może tak od końca. Czeka nas dzisiaj, moi drodzy, nasza osobista pięćdziesiątnica. Jak tak sobie uważnie śledziliście to, co przeżywaliśmy w tym naszym seminarium odnowy wiary, te wszystkie treści, to jest nic innego jak biblijna historia zbawienia. I my po prostu kroczek po kroczku, tak od stworzenia świata, czyli od stworzenia mnie, wchodziliśmy i uczyliśmy się, jak Pan Bóg działa w świecie i jak Pan Bóg działa w moim życiu. Czyli właśnie Boża miłość. Bóg mnie stwarza z miłości. Grzech, który blokuje mi dostęp do tej miłości. Jezus, który przychodzi, aby mnie zbawić, aby przywrócić tę miłość. Wiara, nawrócenie. I właśnie jesteśmy w takim momencie, kiedy nawet apostołowie wyznali Jezusa jako Pana i Zbawiciela, co mieliście chyba w tamtym tygodniu, tak? Ale doskonale wiemy, że to nie wystarczyło. Że chociaż nawet dotknęli zmartwychwstałego Pana i Tomasz wyznał Pan mój i Bóg mój, to jeszcze długa droga ich czekała, aż oni poszli i głosili Ewangelię. Ale tak troszkę bardziej merytorycznie. Duch Święty. W Starym Testamencie Pan Bóg objawił siebie najpierw jako Boga jedynego. I ten Duch Święty był, ale nie tak wprost. I na przykład katechizm Kościoła katolickiego mówi nam, że Duch Święty ukrywał się pod różnymi takimi zewnętrznymi symbolami. I nie chcę naprawdę omawiać szczegółowo każdego symbolu, tylko tak, żeby zobaczyć, nie? Jakie jest szerokie spektrum działania Ducha Świętego, co On takiego z nami robi. Na przykład widzimy, że jest jak woda. Woda, która daje życie. Może ktoś z nas dzisiaj czuje się spragniony czegoś więcej, spragniony na przykład jakiejś głębszej relacji z Panem Bogiem. Albo w ogóle czuje się taki wyschnięty, pusty, suchy, czegoś mu brak. To Duch Święty chce przyjść jako woda. I wiele razy mówił o tym Jezus, na przykład w Ewangelii Jana mówi takie piękne słowa.
W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu świąt Jezus wstał i zawołał z mocą: jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije, wierząc we mnie. Jak mówi Pismo, z jego wnętrza popłyną strumienie wody dającej życie. A powiedział to zaś o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Życie. Trudno jest nam opisać, kim jest Duch Święty. Wiecie, tak troszkę może chaotycznie mówię dzisiaj, ale Duch Święty, chociaż jest opisywany przez różne symbole, jest przede wszystkim osobą. I nam to jest trudno właśnie sobie wyobrazić, bo w naszym myśleniu musi nastąpić taka przemiana od tych różnych symboli, na przykład od mocy, gorlicy, wody, ognia, wiatru, do tego, że Duch jest osobą. Ale jest taką trudną osobą dla nas po ludzku do zrozumienia. Spróbujcie to sobie wziąć tak na rozum, na ile to się da. Pan Bóg jest miłością, tak? To jest pierwsza nasza konferencja. Miłość, żeby była prawdziwa, to musi mieć drugą osobę do kochania. Dziwne to byłoby, gdyby ten Bóg kochał samego siebie, nie? To takie trochę samolubne by było. Więc Bóg tak jakoś, nie wiem, sam się stworzył, czy tam, nie, nawet nie wiem, jak to powiedzieć, że jest, mówimy, w trzech osobach. Czyli Bóg Ojciec kocha Syna ogromną miłością, potężną miłością. Syn kocha Ojca, a ta miłość między nimi jest tak wielka, że aż jest osobą, jest Duchem Świętym. Więc jeżeli myślimy o Duchu Świętym, to powinien nam przyjść dwa skojarzenia. Pierwsze, że to jest osoba, czyli ktoś, kto ma jakąś swoją niezależność, odrębność, osobowość, uczucia, emocje, prawda? I druga rzecz, że to jest miłość wcielona. Więc cały czas jeszcze jestem w tym fragmencie. Jeżeli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Więc jeżeli Duch Święty jest niczym innym jak miłością, to jeżeli na przykład jesteś spragniony tego doświadczenia Bożej miłości, no to właśnie masz gość Ducha Świętego. Jeżeli w ogóle brak ci miłości, życia, radości w życiu, to właśnie osobą pierwszego kontaktu jest Duch Święty. To też tak ojcowie Kościoła pięknie mówią, że może my to tak sobie troszkę po ludzku dzielimy, nie? Ale w historii zbawienia był czas, kiedy tak Bóg Ojciec był na pierwszym planie, później była taka jakby epoka Jezusa Chrystusa i teraz mamy epokę Ducha Świętego. Czyli Bóg się objawiał tak stopniowo, pedagogicznie. Natomiast my, kiedy się zwracamy do Pana Boga, to jest zupełnie odwrotna kolejność. I święci mówią, że Duch Święty jest osobą pierwszego kontaktu z Panem Bogiem. Więc to On nas najpierw właśnie przytula, przygarnia, On wypełnia nasze pustki, nasze pragnienia, przychodzi, jest obrońcą, jest adwokatem i ma tyle różnych pięknych tytułów, ale wypełnia nasze pragnienia. Może jeszcze taka jedna ciekawa myśl świętego Ambrożego, który mówi, że Bóg Ojciec ma dwa ramiona, którymi nas przytula do siebie. Pierwszym ramieniem to jest Jezus Chrystus, a drugim jest właśnie osoba Ducha Świętego. Tak obrazowo, nie? Tak. Bóg chce mieć nas właśnie we wnętrzu siebie i Bóg nas chce zatopić w tym obiegu miłości i właśnie daje nam Ducha i Jezusa, którzy nas wprowadzają w to wewnętrzne życie Trójcy Świętej. Wiem, że to jest to trudna mowa, ale to trzeba się z tym zmierzyć i myślę, że te różne rozważania i w tym tygodniu i w kolejnym będą nam powolutku odsłaniały to misterium, tę tajemnicę Trójcy Świętej. Więc, ale jesteśmy jeszcze w Starym Testamencie, więc mamy wodę, prawda? Mamy też na przykład piękny symbol namaszczenia. Ile razy czytamy, że jakiś prorok na przykład namaścił kogoś na króla, albo Bóg namaścił kogoś na proroka, to tam jest też jakoś tam obecny właśnie tajemniczo Duch Święty. Namaszczenie to jest jakby taka tożsamość tej osoby. To jest takie bardzo bliskie bycie z tą osobą, że ja jestem ja, ale we mnie przebywa Duch Boży. I ten olej jest takim symbolem tego, że we mnie ktoś inny mieszka. I moi drodzy, my już jesteśmy namaszczeni. My otrzymaliśmy już pełnię sakramentów. Nie wiem, jest tu ktoś, kto nie otrzymał chrztu, bierzmowania i komunii świętej? No, chyba nie. Prawda?
więc my już otrzymaliśmy. Jak tam na przykład przyglądacie się czasami, jak wygląda obrzęd chrztu, to tam jest wodą, ale później też ksiądz namaszcza główkę dziecka i daje olejem krzyżma świętego. Co znaczy, że w tym momencie Duch Święty w jakiś szczególny sposób zamieszkuje w tym nowym dziecku, w tym chrześcijaninie i on w nas jest. I czyni nas świątynią Ducha Świętego. To jest taki piękny nawet też obrzęd. Nie wiem, czy kiedykolwiek byliście na mszy krzyżma. W Wielki Czwartek my księża zawsze się gromadzimy rano na mszy krzyżma z biskupem. I biskup w taki bardzo też namacalny sposób święci ten olej. I między innymi tam jest taki obrzęd takiego huchnięcia. To jest taki obrzęd tchnienia, bo to też jest imię Ducha Świętego. Ruach, tchnienie. Czyli ten Duch Święty, który już mieszka w biskupie, w pełni kapłaństwa, Duch Święty właśnie stępuje na ten olej i tutaj my, i później na nas, nie? I jeszcze w pełni bierzmowanie. Więc to też dzisiaj mocno, moi drodzy, chcę powiedzieć, że to, co dzisiaj nas czeka, to nie jest ani jakiś nowy sakrament, ani jakiś czary maruch hokus pokus, ani jakieś tam sekciarskie spotkanie, ani nic. Tylko to, co dzisiaj będziemy tutaj mieli wieczorem, to będzie jakby odwołanie się do tego naszego namaszczenia, do tego Ducha Świętego, który już w nas mieszka, ale to będzie taka prośba, aby On w nas świadomie działał. Aby jakby zaktywizować, aby wcisnąć start, tak, Duchu Święty, pozwolą Ci działać we mnie, świadomie. Bo można dostać prezent, można go nie rozmakować, prawda? Można dostać super jakieś urządzenie, super samochód, a nawet nie wiedzieć, co on potrafi. Tylko musi być ktoś, kto wytłumaczy. Patrz, co on potrafi, nie? Patrz, co ten Duch Święty, który w Tobie jest. Patrz, co on umie. Patrz, co on z Tobą może zrobić. I to dzisiaj nieudolnie chcę jakoś pokazać. Co ten Duch Święty chce z nami uczynić. Więc co on też chce uczynić? Może jeszcze takich parę symboli ze Starego Testamentu. Ogień. Ogień daje ciepło. Ogień też spala. To też jest piękny tekst właśnie z księgi proroka Joela, jeśli dobrze znajdę. Nie, z Ezechiela. Że Bóg zapowiada coś takiego, że dam wam nowe serce i nowego ducha ześlę do waszego wnętrza. Wyjmę z waszej piersi serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Pośle do waszego wnętrza mojego ducha i sprawię, że będziecie postępowali według moich nakazów i zachowywali moje prawo. I mówi pięknie Bóg, będziecie moim ludem, ja będę waszym Bogiem, uwolnię was od wszystkich waszych nieczystości. Więc gdy pozwalamy świadomie Duchowi Świętemu działać w naszym sercu, On spala w nas nasz grzech, nasze jakieś ziemskie pragnienia, wypala nam to, co stare, to, co grzeszne. Po prostu jest w nas więcej Bożego Ducha. I to, co dzisiaj chcemy też odkryć, wejść w tę tajemnicę, jakby, to, że zobaczcie, podczas chrztu Jezusa w Jordanie wstąpił na Niego Duch Święty. I bardzo mocno Duch Święty zamieszkał w osobie Jezusa Chrystusa. I teraz zobaczcie, Jezus, który był wypełniony aż po brzegi tym Duchem, ta moc z Niego się wręcz wylewała, wychodziła z Niego. I gdy Jezus na przykład dotykał chorych, to ta moc chodziła Ducha i uzdrawiała. W tej mocy głosił Słowo Boże i tyle osób było nawróconych. W tej mocy też został... No i właśnie, i co się stało? Gdy Jezus zawiódł na krzyżu, Jego serce zostało przebite włócznem i wpłynęła krew i woda. A mówiliśmy już wcześniej, że woda to symbol Ducha Świętego. Więc już w momencie śmierci na krzyżu Jezus oddał Ducha. I to jest dosłownie i w przenośnie. Czyli ten Duch Święty, który był w Nim, On się już wtedy rozlał na wierzących. Na tych, którzy przyjmą te sakramenty zbawienia. Chrztu, sakrament spowiedzi. Prawda? Więc ten Duch Święty, On jest rozlany dla nas. I chcę, żebyście też mieli taką świadomość, że Duch Święty to nie jest jakieś takie czary mary hokus pokus dla jakichś wybranych charyzmatyków. Jakieś takie super tajemne narzędzie po to, aby charyzmatyczyć i różne rzeczy, żeby się działo. Tylko Duch Święty
To jest naturalne wyposażenie każdego chrześcijanina, które nam zostało dane w momencie śmierci Jezusa, a później podczas zesłania Ducha Świętego. Ten Duch się rozlał i On chce w nas działać. I co On z nami chce robić? No właśnie prorok mówi, że chce zabrać nasze serca kamienne. Czyli Duch Święty chce nas nauczyć tak naprawdę kochać i żyć z Panem Bogiem. I to tak fajnie kiedyś opisywał ojciec Adam Szustak. Kojarzycie takich ojców Enrique Antonello, byli nawet u nas w tamtym roku na stadionie. Ojciec Adam kiedyś opowiadał, że podczas takiej modlitwy, jak ojcowie modlili się nad nim, on czuł dosłownie, fizycznie, jak się spełniają te słowa. Czuł, że ktoś mu po prostu otwiera serce, robi fizyczną operację serca, wycina to serce, zabiera i wkłada mu nowe serce. I od tamtej chwili on mówi, że stałem się innym człowiekiem. Czyli człowiekiem, w którym mieszka Duch Chrystusa, tak jeszcze bardziej. I co się dzieje, kiedy mieszka w nas Duch Jezusa Chrystusa? My się stajemy coraz bardziej podobni do Jezusa. I to jest, moi drodzy, cel naszego życia chrześcijańskiego. Niektórym się wydaje, że celem jest, nie wiem, być dobrym człowiekiem, chodzić do kościoła, dawać na tacę, regularnie się spowiadać. Jasne, to są wszystko środki do tego, aby zamieszkał we mnie Bóg. Abyśmy naprawdę, każdy z nas mógł powiedzieć za Świętym Pawłem, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I będziesz to widział, że żyje w tobie Chrystus, jeżeli twoja mentalność, jeżeli twoje myśli będą myślami Jezusa, jeżeli będziesz patrzył na innych oczami Jezusa, będziesz kochał innych sercem Jezusa i tak dalej, i tak dalej. I to może Duch Święty. My sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. My mamy, moi drodzy, ten problem, że mamy prawo. 10 przykazań, które nam dał Bóg na górze Synaj. I bardzo często wszystko, co robimy chrześcijańskie, to jest na zasadzie muszę zachować przykazania. Trzeba iść do kościoła. A kiedy Duch Święty stąpił na apostołów, to nie jest przypadek, że stąpił w momencie, w dniu Pięćdziesiątnicy. Dla Żydów dzień Pięćdziesiątnicy to było święto, w którym wspominali ustanowienie prawa na górze Synaj. I Pan Bóg naprawdę, wszystkie te szczególniki są tak istotne, bo one nam właśnie pokazują ten Boży plan. Jak to stare przymierze na górze Synaj, jak się dokonuje nowe przymierze. Nowe, czyli co takiego jest w nowym przymierzu? O tym nam mówił prorok Jeremiasz. Słuchajcie. Takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela. Moje prawo umieszczę w ich wnętrzu i wypiszę w ich sercach. I oni wtedy poznają Pana. Czyli wtedy Pan jakby w ich sercu umieścił prawo. I oni pewne rzeczy już robili nie, bo im ktoś kazał, tylko bo chcieli. Zaczęli głosić Jezusa, bo chcieli. Bo czuli taki wewnętrzny żar, ogień, bo to Duch Święty ich prowadził, kazał im to robić i oni chcieli iść. Byli posłuszni. To życie Boże stało się w nich. I tyle się, to się tyle dzisiaj z nami działo. Mój drodzy, weźmy jeszcze sobie troszkę na tapetę jeszcze ten opis z Dziejów Apostolskich. Kilka takich ważnych rzeczy jeszcze. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich, zesłanie Ducha Świętego. Żeby tak jeszcze zrozumieć, co się dzieje, kiedy przychodzi Duch Święty, to sobie porównajmy apostołów przed i po zesłaniu Ducha Świętego. Przed. Były to chłopy, które, jak Jezus powiedział, wniósł na wstanie, idźcie i nauczajcie wszystkie narody, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To co te chłopy zrobiły? Piotr przedał na kolejnego dnia, mówi, idę łowić ryby. Czyli co? Czyli nic te chłopy nie zrozumiały z tego, co mówi Jezus. Mało tego, byli zamknięci z obawy przed Żydami, wszystkie osiewali. Ale pamiętali, co mówił Jezus. Zostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysoka. I mówi Jezus, pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli ja nie odejdę, Duch Pocieszyciel nie przyjdzie do was i nie zamieszka z wami na zawsze. I rzeczywiście modlili się razem. Razem z Maryją i mieli jeden cel.
przyjdź Duchu Święty. Te trzy warunki my dzisiaj też chcemy razem je spełnić. Razem chcemy modlić się jako Kościół o to, żeby Duch Święty przyszedł do nas. I będziemy też wzywali Maryję. I słuchajcie, było takich parę osób w historii Kościoła, to tak, jako taka ciekawostka powiem wam, że w 1900 roku, to jest ciekawe, bardzo ciekawe, kiedy papież, bodajże Pius X, 1 stycznia zawierzał cały świat nowy wiek, to chyba 1901 rok, zawierzał Duchowi Świętemu, tak mówi się, przyjdź Duchu Święty, uczyń to, co uczyniłeś w tych dawnych cudach, to w tym samym czasie, jak jego modlitwa, tak to dzisiaj niektórzy interpretują, poszła rykoszetem i objęła pewne wspólnoty protestanckie, które wtedy było takich kilkunastu ludzi, gdzieś tam w Filadelfii, jeśli dobrze pamiętam, którzy właśnie sobie czytali to Słowo Boże i się zastanawiali, co jest nie tak. No, jak Piotr i inni apostołowie otrzymali tego Ducha Świętego, to tak, dokonywali cudów, uzdrawiali. Jak przemawiali, jak Piotr rąbnął swoje kazanie, ono tam trwa może ze 3 minuty, to nawróciło 3000 ludzi. I ten Kościół w Dziejach Apostolskich był tak silny, tak się rozrastał, takie cuda, takie różne rzeczy, nie? I się zastanawia, co jest z nami nie tak, czemu nie doświadczamy takich rzeczy. I oni, słuchajcie, przez 50 dni, tak jak apostołowie, modlili się razem i prosili, mieli tylko jeden cel, przyjdź Duchu Święty. I nagle właśnie po takiej modlitwie tego 50 dnia po prostu coś się w nich stało i nagle, bach, takie mocne doświadczenie. Nagle odkryli, że jak bardzo są kochani przez Boga. Zaczęło ich ciągnąć do Pisma Świętego, zaczęli rozumieć to Pismo. Wyszli na ulicę, głosić Ewangelię, zobaczyli cuda i różne inne rzeczy. I później, kiedy kolejny papież, Paweł VI, czyli Jan Paweł III, nie chcę spalać, któryś tam z nich kolejny, właśnie w połowie XX wieku modlił się o nową pięćdziesiątnicę dla Kościoła katolickiego, żeby to samo stało się w naszym Kościele, to zobaczcie, jak pstryknięcie palcem, nagle zaczęły powstawać wszystkie wspólnoty charyzmatyczne, oaza, odnowa, wszystkie inne rzeczy. Między innymi też nasza wspólnota gdzieś tam wyrasta, też ma swoje korzenie właśnie w tym nurcie charyzmatycznym. Więc my się wpisujemy w to, co się dzisiaj dzieje w Kościele. Właśnie, że Duch Święty przychodzi i tych katolików, którzy tam chodzą od dziecka do kościoła, nagle zapala im się taka żarłeczka w głowie, wow, to o to chodzi w kościele. To ja w tym kościele tak byłem trochę tak, bo mnie ochrzcili, ale teraz zaczynam dopiero odkrywać relacje z Jezusem, głód modlitwy, Słowo Boże, sakramenty, Maryję, Kościół, nie? I to chcemy, aby się stało dzisiaj z nami. I moi drodzy, jeszcze tak wróćmy na chwilkę do tego tekstu. Właśnie to już wiemy, że apostołowie, co oni otrzymali? Otrzymali odwagę, otrzymali moc, otrzymali nowe doświadczenie Boga. Jest taki jeden ciekawy fragment, lubię o nim mówić, bo to też nie ma ani jednego już przypadkowego zdania w Piśmie Świętym. Po tej modlitwie, kiedy Duch Święty na nich wstąpił pod tymi różnymi cudownymi znakami, tak swoją drogą, analogia do Góry Synaj. Tam wichry, tu ogień, tam ogień, nie? I to prawo, i Duch Święty występuje. To inni drwili z nich i mówili, upili się młodym winem. Myślę, że to jest ciekawa analogia, ponieważ zobaczcie, człowiek, który tak mocno doświadcza Ducha Świętego podczas takiej modlitwy, jak się będziemy się modlili, gdzie będzie taka kulminacja, taka potężna modlitwa, może zostać tak trzepnięty Duchem Świętym. A człowiek, który się upije winem, ma kilka ciekawych cech. Przede wszystkim jest radosny, prawda? Chodzi taki rozpromieniony od ucha do ucha, gęba mu się śmieje. I wierzcie mi, że kiedy dzisiaj będziemy się modlili o to uaktywnienie w nas Ducha Świętego, wiele osób dzisiaj odkryje taki dar radości. I chcę powiedzieć dla takiej uczciwości o pewnych zewnętrznych przejawach Ducha Świętego, jakie mogą być, ale nie muszą być. Może tak się zdarzyć, ale to nie jest wyznacznik, że Duch Święty przyszedł, ponieważ proszę, byście to zapamiętali i sobie to dzisiaj powtarzali cały wieczór i cały tydzień,
że pierwszym owocem Ducha Świętego jest nowe serce. O tym jeszcze chwilkę powiem. Ale czasami Duch Święty może przyjść w sposób zewnętrzny, bo jest wolny i my za Ducha Świętego nie odpowiadamy. I może tak się zdarzyć, że podczas tej dzisiejszej modlitwy odczujesz takie wielkie pragnienie, znaczy odczujesz po prostu wielką radość. I czasami Panu przychodzi tak, jak On tego chce i jak Ty tego dzisiaj potrzebujesz. Więc dzisiaj też absolutnie nie sterujmy Duchem Świętym, nie nakręcajmy się na żadną z form Jego przychodzenia, tylko dajmy Mu w tym wolność. I to jest najbezpieczniejszy, najpiękniejszy sposób przyjęcia tego daru. Przyjdź tak, jak Ty chcesz. W takiej formie, jak Ty chcesz i uczyń, co Ty chcesz. I Duch Święty może przyjść i dać Ci radość. Ja tak miałem kilka razy, kiedy na przykład ci ojcowie Enrique i Antonello modlili się nade mną, to po prostu powiedzieli mi takich kilka rzeczy z mojego życia, które no po prostu nagle coś mi się tam w głowie poukładało. Połączyli kilka faktów, które gdzieś tam zrozumiałem, bo Duch Święty przyszedł też ze zrozumieniem i jednocześnie zacząłem i śmiać się i płakać ze wzruszenia. Więc może tak się zdarzyć, że dzisiaj podczas tej modlitwy po prostu zaczniesz się śmiać. I wejdź w to. Po prostu pójdź za tym, nie sprzeciwiaj się temu, jak Duch Święty chce Ci dać radość, może dzisiaj potrzebujesz jej bardzo. Może masz jakiś problem, jakąś trudność, może z czymś chodzisz. To pozwól, niech Duch Święty przeniknie ten problem, ten smutek, nie? A może też tak być właśnie odwrotnie, że Duch Święty przyjdzie i zaczniesz płakać po prostu. Ale też pozwól, niech to w Tobie działa. Ponieważ bardzo często Pan Bóg też przychodzi i daje takie łzy oczyszczenia. I na przykład pokaże Ci, nie wiem, jakiś grzech i pokaże Ci, jak bardzo Cię kocha, jak bardzo Ci w tym przebacza. Może jakąś trudną sytuację Ci przypomni i uzdrowi tę sytuację. Coś, co tam nosisz, nie? I może właśnie przyjdzie i to będzie takie pęknięcie tego, co nosiłeś i takie piękne łzy radości się poleją. Może tak być, ale nie musi być. Kolejna rzecz. Ta osoba właśnie, która jest upita winem, to też bardzo często zaczyna śpiewać, nie? I tam różne rzeczy, tworzyć jakieś nowe piosenki. I to też jest owoc Ducha Świętego, że przychodzi Ci takie pragnienie uwielbienia, taka modlitwa, jakiej jeszcze nigdy w życiu nie miałeś, aż takie wręcz fizyczne doświadczenie modlitwy, że Duch Święty naprawdę w Tobie jest i się modli. O tym mówi Święty Paweł, że kiedy nie potrafimy się modlić, to Duch Święty modli się w nas. I czasami może tak się zdarzyć, że zapragniesz tak się modlić, tak uwielbiać Pana Boga, że po prostu aż zaczniesz, nie wiem, nawet śpiewać, nawet tańczyć. Też zdarzało się nam, że ktoś tam zaczął tak śpiewać, cieszyć się po prostu. Czasami wręcz jest tak, że brakuje słów, żeby wyrazić tę moją modlitwę w środku. I zaczynasz mówić jakimś bełkotem i po prostu, no bo Ci brakuje słów. I to jest nic innego jak dar języków. Apostołowie, jak wiesz, zaczęli mówić różnymi językami. To też dzisiaj się to zdarza, że po prostu kiedy się modlimy, to tak jak małe dziecko staje przed ojcem i po prostu próbuje coś czasami powiedzieć. Ja tak mam dwoje siostrzeńców ze strony brata i siostry, to jakby troszkę mniejsi. I nie potrafię jeszcze mówić, to ja widziałem, on mi coś chce powiedzieć, nie? Ale no po prostu bełkocze coś. A on wyraża całego siebie, jakieś mama, tata, nieskładnie. To jest właśnie też dar języka, więc możesz też pozwolić, niech Duch Święty tak się w Tobie modli. I jeszcze jedna cecha, jak się ktoś upije, jak ktoś się za dużo upije, to znaczy jak się ktoś upije, to się tak trochę chwieje, prawda? Jak się za dużo upije, to może aż upaść. I słuchajcie, to też się zdarza, kiedy Duch Święty przychodzi do nas w taki bardzo fizyczny sposób, może tak się zdarzyć, że ciało nie wytrzymuje tego zstąpienia Ducha Świętego i po prostu coś się dziwnego dzieje z naszym ciałem i po prostu ono nie jest w stanie pomieścić tego, co się dzieje w sercu, w emocjach, rozumie. Ktoś taki osuwa się na ziemię. Może o tym słyszeliście, to coś nazywa się spoczynkiem w Duchu Świętym. I osoby, które tego doświadczyły, mówią, że to jest to cudowny stan, takiego ogarnięcia mdłości, poczucia się tak kochanym, tak przytulonym, tak przyjemnym, chcianym, że aż po prostu no, bezpieczniki się przypalają w mózgu i człowiek leży na ziemi.
I też jeśli coś takiego przyjdzie, to po prostu pozwól, niech to działa. Ale proszę podejść do tego dojrzale i nie nakręcać się. Bo czasami jest tak, że ktoś tak się nasłucha o tym, mówi, o, to ja tego chcę, po prostu muszę tak przeżyć. Duchu Święty, po prostu masz tak, a nie inaczej przyjść, bo ja tutaj, bo ta moja sąsiadka padła, ja też tak chcę. Nie? To od razu ostrzegam, jak ktoś sam sobie chce przeżyć, to my to nazywamy spoczynkiem emocjonalnym i to nie ma nic wspólnego z Duchem Świętym. I taki, nawet jak ktoś upadnie, to naprawdę boli. A to jest ciekawostka, jak ktoś upadnie od Ducha Świętego, to choćby się rąbną głową w posadzkę, nawet nie poczujesz. I będzie ci bardzo przyjemnie. I też bardzo proszę o to, żeby kiedy będziemy się modlili, żeby skupić się na sobie. I nawet jak ktoś obok ciebie kiknie, może tak być, nie musi, nie? To nie zwracaj uwagi. Niech ta osoba sobie leży, modli się, niech ten Duch Święty przeszywa jej ciało, przeszywa jej duszę. To też jeszcze tak ściągnę odpływ do tych ojców, ale oni kiedyś opowiadali, że kiedyś się mówili w Warszawie nad pewnym ojcem dominikaninem, ojcem Nowakiem, jeśli dobrze pamiętam. Dzisiaj jest takim słynnym też kaznodzieją. To mówili, że jak się pomodlili nad nim, to zostawili go w kościele, on się o 3 w nocy obudził. Ale spokojnie, ksiądz Adam, kościół zamyka o godzinie 23, więc nie, spokojnie. Przebudzimy, jak będzie trzeba. Ale czasami właśnie tak to się nie działa. Więc nie nakręcamy się na to. To jest tylko środek do celu, a nie sam cel. Bo celem jest Duch Święty w sercu. I moi drodzy, jeszcze jedna forma. My to nazywamy w naszej wspólnocie tak bardzo żartobliwie jako dar betonu. Ponieważ może tak się zdarzyć, że ktoś będzie się na świętą modlił, przyjdź Duchu Święty. Prosimy Cię, dotknij tę osobę, namaść, ochrzci ją Duchu Świętym. I Ty tak minutkę postoisz, bo to potrwa mniej więcej minutkę, dwie. I ani emocyjka Ci nawet nie drgnie. Nic po prostu. I wyjdziesz, to już, tak? Okej. Ja to mówię z własnego doświadczenia, bo ja tak miałem, kiedy się nade mną modlili pierwszy raz. Nic nie poczułem i nawet tak po ludzku trochę byłem zły, a tamten padł, a tamten coś tam. Ale co to jest dla beton? Beton to jest ponoć jeden z najtrwalszych materiałów budowlanych. I dopiero kiedy właśnie po tej modlitwie wróciłem do takiego swojego normalnego życia, dopiero zacząłem odkrywać, że coś się we mnie dzieje. Że ciągnie mnie do kaplicy, do adoracji. Mam sobie głód Pisma Świętego. Że jestem łagodniejszy dla innych, jestem milszy, potrafię bardziej przebaczać. I to jest właśnie ten Duch Święty, który jest, jak już mówiłem, naturalnym wyposażeniem każdego chrześcijanina. I jeśli coś można pamiętać z tej konferencji, to właśnie to, że pozwól Jemu przyjść tak, jak On chce. Jeśli będzie chciał tak przyjść, w taki sposób, niech przychodzi. On naprawdę wie lepiej. My mamy dać mu wolność. Niech on przenika nas. I moi drodzy, już tak lądujemy. Na koniec cztery warunki, jak przyjąć, co trzeba spełnić, jakie warunki trzeba spełnić, żeby przyjąć Ducha Świętego. Więc jeszcze raz przypomnę. To, co dzisiaj się tutaj będzie działo, nazywamy to albo chrztem w Duchu Świętym, albo wylaniem Ducha Świętego. Dlaczego chrztem? Ponieważ my przyjęliśmy chrzest jako małe dzieci, ale bardzo często nie żyjemy tym chrztem. I dzisiaj po tym przygotowaniu, tym długim przygotowaniu w seminarium odnowy wiary, my chcemy tak jakby powiedzieć, tak Panie Boże, mam ten chrzest, ale chcę, aby on we mnie działał potężną mocą, tak bardzo świadomie. I my po prostu chcemy odnowić łaskę chrztu i bierzmowania. Więc stąd ta nazwa. Chrzest to też oznacza zanurzenie. Greckie słowo baptizein, zanurzać. Czyli my dzisiaj zostaniemy jakby tak wirtualnie, ale bardzo realnie jakby zanurzeni w Duchu Świętym. Zanurzeni w miłości Ojca i Syna. Aż po brzegi. Duch Święty nas będzie chciał wypełnić. I co ciekawe, pamiętajcie, że jak Tobie się wydaje, że Ty chcesz, to On jeszcze bardziej chce to zrobić. Jeszcze bardziej chce, niż Ty tego chcesz nawet, więc
Więc to będzie taka piękna modlitwa przez taki gest właśnie wyciągniętej dłoni. To też jest, jak czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego, ręce, to też jest symbol Ducha Świętego. Nałożenie rąk to też jest takie przekazanie, takie uaktywnienie mocy Ducha Świętego. I co trzeba zrobić? Trzeba po pierwsze pragnąć. Może to jest oczywiste, ale może nie. I Duch Święty przyjdzie tyle, ile go będziesz pragnął. Jeżeli będziesz bardzo chciał, bardzo pragnął, to Duch Święty przyjdzie w dużej ilości, jeśli można to jakoś tak sobie mówić. Bo Słowo Boże mówi, już to wam dzisiaj przeczytałem, co mówi Jezus. Jeszcze raz to przeczytam. Jeśli ktoś jest spragniony, to jest warunek. Jezus nie mówi, jeśli ktoś jest super idealny, bezgrzeszny, nie mówi tak. Jeżeli ktoś już jest tak przygotowany, tak uduchowiony, nie mówi tak. Jeżeli ktoś już tutaj w tyle lat się formuje we wspólnocie, nie mówi tak. Tylko jeśli ktoś jest spragniony. Więc bez względu na to, w jakim się jesteś w stanie i ducha, i emocji, i świętości, masz tylko pragnąć. Bo w Dziejach Apostolskich czytamy, że jest to obietnica dla wszystkich, którzy są blisko i daleko. Takie to cudowne, że nie trzeba być, nie wiem, jakiś tam super świętym. I może wręcz odwrotnie, może właśnie czujesz, że dzisiaj jesteś jak, to śpiewamy w drugim pieśni, jak spękana ziemia, porozbijana, w ogóle beznadziejny, grzeszny. To myślę, że to sprawia w tobie, że tym bardziej pragniesz żyć w świętościach, tym bardziej chcesz być święty i tym bardziej się otwierasz na Ducha Świętego. Więc jeśli ktoś dzisiaj na przykład czuje, że ja kompletnie nie zasługuję, jestem grzeszny, beznadziejny, to wspaniale. Bo wtedy masz wielką potrzebę Ducha Świętego. A jak ktoś czuje, no ja już jestem taki święty, codziennie się modlę przy różańce, pompę Janka, tutaj ten, już mam tutaj to i to za sobą, no to wtedy Duch Święty tylko tak troszeczkę przyjdzie, bo ty już przecież jesteś, nie? Święty, przygotowany. Więc dzisiaj też stań w prawdzie o sobie. I też po prostu pokaż, że jesteś słaby, grzeszny i chcesz tego Ducha Świętego. Drugi warunek. Trzeba prosić. Też Jezus mówi, że proście, a będzie wam dane. I to jest obietnica. Jezus jest wierny swoim słowom. My czasami jak prosimy, to ktoś nam da albo nie da. A to jest taka szczególna prośba, że jestem na 100% przekonany, że On da. Dlatego, że Bóg to obiecał. I dlatego, że to sam Jezus prosi w naszej intencji Ducha Świętego. On sam dzisiaj stawia się za nami. On i Maryja, Jego Matka, wypełniona Duchem Świętym też, aż po brzegi, którą aż nazywamy oblubienicą, czyli małżonką Ducha Świętego. Maksymilian Kolbasz nie mógł tego pojąć, jak to można być tak złączony z Duchem Świętym, że aż przywłaszczyć sobie jego tytuł, niepokalane poczęcie. Ona jest właśnie tak wypełniona Duchem Świętym, więc oni proszą i my też mamy prosić. I trzeci warunek to jest taki, że trzeba się otworzyć. Czyli jeżeli Duch Święty wyobrażamy go sobie jako wodę, a nasze serce jako pewne naczynie, niech to będzie butelka, to ta butelka może być zakorkowana. I chcemy, moi drodzy, zanim pomodlimy się Ducha Świętego, chcemy się odkorkować. Tym korkiem bardzo często jest brak przebaczenia. To jest taki stan, w którym jestem zraniony przez jakąś osobę, mniej czy bardziej świadomie, ale niosę to. I tak naturalnym mechanizmem, jak ktoś mnie rani, jest zamykanie się na tą osobę, ale też bardzo często tworzenie wokół siebie takiego muru. Jak czasami się mówi, tak, kto ma miękkie serce, ten ma twardą tylną część ciała, prawda? I ta twarda część, nie, to jest taki mur, który my czasami tworzymy wokół siebie, żeby nikt nas nie zranił. Ale kiedy tak za mocno utworzymy ten mur, to my się też zamkniemy na łaski Pana Boga. Pan Bóg nie chce, byśmy byli niewrażliwymi ludźmi, którzy będą obojętni na wszystkie rzeczy, i też złe, i też te dobre, ale Bóg chce otworzyć nas,
i chce z nami przeżywać i te pozytywne, i negatywne emocje, ale przede wszystkim chce w nas uzdrowić te wszystkie rany. I chciałbym za chwilkę poprowadzić taką modlitwę przebaczenia. Modlitwę, w której będę każdego z Was zachęcał do tego, aby jeżeli jest jakaś osoba, jest jakaś sytuacja i Ty to nosisz w sercu i nie odpuścisz, żebyś to puścił. Żebyś w imię Jezusa przebaczył. Będę za chwilkę wymieniał różne sytuacje, różne osoby, które mogły nas spotkać, ale nie musiały. Jeśli na przykład z tej listy, którą tutaj wymienię, nic Ci na przykład nie spotkało, to tylko chwała Pana Boga, że tak przeszedłeś pięknie przez życie. Ale jeśli coś tam będzie, no na przykład, nie wiem, ojciec Cię zranił, ojciec pił, czy żona, czy mąż, czy kolega, a Ci się przypomni, że mam coś do niego, to proszę Cię, pozwól przebaczyć. Przebacz, naprawdę. Bo Bóg Ci przebacza zawsze. I Bóg właśnie o to prosi. 77, czyli zawsze i wszędzie. I przebaczenie to jest, moi kochani, to nie jest jakiś akt emocjonalny, tylko to jest akt woli. To jest decyzja. Czyli dzisiaj podejmuję decyzję i chcę, aby ta decyzja miała swoje konsekwencje. Czyli, że dzisiaj jest taki pewien start. Dobra, coś chcę zmienić i chcesz nad tym pracować. Albo raczej chcesz pozwolić, aby przepracować te rany z Panem Bogiem. Czasami trzeba długiego procesu uzdrowienia, a czasami trzeba wręcz iść i przepracować to nawet z psychologiem. Tak na dwóch tych gruntach. I teologicznym, i takim czysto psychologicznym. Nie chcę już dużo mówić, bo już jest ciemno. Tak powoli, więc o samej modlitwie jeszcze kilka słów. Więc moi drodzy, zapraszam teraz do tego, abyśmy się tak już skupili, wyciszyli. Zapraszam do tego, aby też może nawet zamknąć oczy, żeby skupić się na sobie. Nie patrz, bo może tam komuś jakaś łezka w oczu się zakręci, bo coś się przypomni. I pozwólmy, niech Pan Bóg teraz leczy, niech nasze rany, niech nas uzdrawia, niech nam da tę decyzję przebaczenia. Usiądźmy sobie wygodnie, bo to chwileczkę potrwa i wejdźmy w głębi tej modlitwy. Jezu Chryste, proszę Cię dzisiaj, aby przebaczył wszystkim ludziom, jakich spotkałem w moim życiu. Wiem, że udzielisz mi tej siły, aby mógł tego dokonać, chociaż po ludzku mi się to czasami wydaje niemożliwe. I dziękuję Ci, że kochasz mnie bardziej niż ja kocham sam siebie. Bardziej pragniesz mojego szczęścia niż ja go pragnę. I najpierw chcę się wyrzec żalu do Ciebie. Być może oskarżałem siebie o różne trudne sytuacje w moim życiu. Może mówiłem sobie, Bóg tak chciał. Może myślałem sobie, że jesteś mściwy. Może myślałem sobie, że karzesz mnie za jakieś grzechy. Że to, że dzisiaj jestem taki, a nie inny, spotkało mnie to i to, to jest kara za moje grzechy i że jesteś Bogiem mściwym. I chcę dzisiaj wyrzec się takiego obrazu Ciebie. Chcę dzisiaj spoglądać na Ciebie i widzieć w Tobie Boga miłosiernego, który przebacza, który nie chce się mścić, który w każdym sakramencie przebaczenia mówi, daję Ci pokój i nie każe za grzechy. Być może Pana Boga oskarżałem o śmierć różnych osób, może mi bliskich, może myślałem, gdzie byłeś, gdy Ciebie potrzebowałem. I przypisywałem Ci różne złe cechy. Chcę dzisiaj przebaczyć Tobie i wyrzec się tego myślenia. Chcę dzisiaj na nowo odkryć, że Ty jesteś czystą miłością i nie potrafisz nic innego czynić, jak tylko mnie kochać. Chcę teraz przebaczyć moim rodzicom. Mamo, tato, być może są różne wydarzenia w moim życiu, które sprawiły, że nie potrafię Wam przebaczyć. Drogi tato,
Może piłeś, może mnie zostawiłeś, może umarłeś, może wykłócałeś się, być może zbyt dużo wymagałeś i nigdy nie dałeś mi, nie okazałeś mi swojej miłości. Prosię, osłuchaj. I nigdy nie zaznałem, czym jest Twoje przytulenie, przebaczenie, tylko wymagania i krzyk. Jeśli tak było, to chcę Ci przebaczyć. Chcę Ci podać moją serdeczną dłoń i powiedzieć Ci, nawet jeżeli już jesteś po tej drugiej stronie życia, przebaczam Ci. Nie gniewam się. Nie mam do Ciebie żalu. Wybaczam Ci to, co było. Mama, też chcę Tobie przebaczyć. Może to, że mówiłaś do mnie, że jestem brzydki, głupi, tępy, najgorszy z dzieci. Może gniewałaś się na mnie, faworyzowałaś moje rodzeństwo. A może przesadnie o mnie dbałaś i zabrałaś mi wolność i mnie zniewoliłaś. Chcę Ci to wszystko przebaczyć, bo wiem, że kochałaś mnie tak, jak umiałaś. Chcę Ci podać moją rękę w ukłonie pojednania. Nie chcę się mścić. Chcę przebaczyć teraz moim dzieciom. Synu, córko, synowo, zięciu. Wybaczam Wam Twoją interesowność. To, że wiele razy czułem się przez Was zawiedziona, samotna, zostawiony, że nie było Was, kiedy tego potrzebowałem. Wasze rozmowy, odgadywania, może jakieś kłótnie rodzinne, może jakieś spory sądowe, jakieś spory o majątek, że widzieliście we mnie tylko dom, pieniądze, działkę, a nie osobę. Wybaczam, że nie docenialiście mojego starania. To, ile dla Was pracowałem, to, ile się dla Was starałem, ile tych nocy zarwałem, jak sobie odejmowałem różne rzeczy, abyś Ty tu miał i Ty tego nie widzisz, drogie dziecko. Chcę Ci to wszystko przebaczyć. Mężu, żono, narzeczony, narzeczona, chłopaku, dziewczyno. Chcę Tobie też przebaczyć brak Twojej miłości, Twój chłód, obojętność, zdradę, odejście, niezrozumienie mnie, wykorzystywanie, bawienie się mną. Jako ten, który jest dojrzalszy, nie chcę czekać, aż Ty mnie przebaczysz pierwszy, ale chcę ja sam do Ciebie wyciągnąć rękę, chociaż być może to ja oczekuję od Ciebie tego i być może tak bardzo liczę, że to Ty zamieniłeś, ale dzisiaj mimo wszystko, nawet jeżeli to moja wina jest mniejsza, to i tak chcę Tobie przebaczyć. Jako pierwszy do Ciebie wyciągnąć rękę i powiedzieć, wybaczam. Drodzy teściowie, droga rodzina, moi bracia, kuzyni, siostro, bracie, również Wam chcę przebaczyć. Wasze kłótnie, spory, być może się nie odzywały ze sobą. Chcę dzisiaj też podjąć decyzję, że to ja się odezwę pierwszy i będę walczył o to, aby odkręcić to, co się stało. Może coś sobie powiedzieliście takiego trudnego i teraz żadna ze stron nie ma odwagi
przeprosić się i to wszystko tak nabrzmiało od głębi serca, tak jedna i druga strona tak bardzo pragnie tego pojednania. Przebacz jako pierwszy i podejmij decyzję, że nie chcesz się mścić. Chcesz przyjąć tę drugą osobę z całym tym bagażem grzechów, słabości, taką jaka ona jest. Bo Chrystus tak Ciebie właśnie przyjmuje, taki jaki jesteś w danej chwili. Chcę przebaczyć moim nauczycielom, katechetom, duchownym, siostrom. Wasz brak przykładu, to, że nie byliście autorytetem, wasze antyświadectwo, zawiedliście mnie. Może przez was odszedłem od Kościoła. Przebaczam. Z całego serca, tak jak umiem. Chcę również przebaczyć moim kolegom ze szkoły, z pracy. Być może w dzieciństwie śmialiście się ze mnie, z jakiejś mojej wady, z mojego stanu materialnego, z mojej rodziny, z mojego wyglądu. Daliście mi jakieś przezwisko, którego nie umiałem. Może teraz w pracy śmiejecie się ze mnie, z mojej wiary, z mojej pobożności, z moich wartości. Przebaczam wam. Całym sercem, tak jak umiem. Nie chcę się mścić. Odpuszczam wam, bo Jezus odpuszcza mi moje winy. I chcę przebaczyć tej osobie, która może jeszcze nie została tutaj wymieniona, może już, która mnie najbardziej w życiu zraniła. Może masz takie wydarzenie, które się za tobą ciągnie. I nie potrafisz przebaczyć tej osobie. Podejmij się tę decyzję w imię Jezusa. Jak sam nie potrafisz, to proś w imię Jezusa. Niech teraz krew z krzyża Jezusa przelewa się w nasze rany. Niech je uzdrawia. Niech je leczy. Panie, w Twojej krwi jest nasze zdrowie. W Twojej śmierci jest nasze życie. Proszę Cię przez Twoją Najświętszą krew. Uzdrów teraz te rany. Oczyść je. Dotknij je. Zejdź głęboko w te rzeczy. Nie tak powierzchownie. Aż do samego korzenia tego problemu. I pozwól, niech Święta krew Jezusa uzdrowi i oczyści. Na końcu chcę przebaczyć samemu sobie. Tak wiele razy my sami sobie jesteśmy dla siebie zbyt wymagający i pozwalamy naszym zranieniom wziąć górę. Bardzo często szatan je rozkręca i jeżeli coś jest nieuleczone, to jeszcze chce tak je wyolbrzymić. I sprawia, że myślisz cały czas o tej jednej rzeczy, o tej sytuacji, o tej osobie, o tym, co zrobiłeś, co zrobiłaś, jak głupia byłaś, jak głupi, czemu to zrobiłem i rozmyślasz, co by było, gdyby było inaczej. Nie wracaj, nie rozgrzewaj tego, co się było, to nie odstanie. Ale możemy to rano przepracować z Panem Jezusem. I pozwól, daj sobie ten komfort przebaczenia sobie. Jezus tak kocha Ciebie, że ile razy przychodzisz do Niego z grzechem, nawet najgorszym, największym,
mówi siostra Faustyna, choćby wasze grzechy były jak szkarłat, to rzucie, to Jezus je wrzuca w ocean miłosierdzia i ich nie ma i zapomina je. I to samo Jezus chce uczynić się z tobą, abyś sam sobie przebaczył grzech. Abyś już nie nosił go w swoim sercu, nie, a ponieważ nie odszedł. Przyjdź krwi Jezusa i uzdrawiaj nas. Uzdrawiaj te nasze rany. I powiedz sobie, przebaczam sobie to. Nie chcę się już winić za to. Przebaczam, bo ty mi przebaczyłeś. Zmartwychwstały Panie, który jesteś zwycięski, a który też nosisz rany, przechadza się teraz pośród nas i dotykaj Twoimi ranami nasze rany. I dziękujemy Ci za to, że działasz, że nas uzdrawiasz, przychodzisz, pokazujesz, jak bardzo nas kochasz. Amen. Piękna modlitwa. Wierzę, że Pan Bóg działał i samo to już naprawdę wielki krok w naszej wiarze. A teraz już czeka nas właśnie modlitwa o Ducha Świętego, czyli nasza pięćdziesiątnica, nasze osobiste przeżycie mocy Ducha Świętego. Jak to będzie wyglądało? Więc za chwilkę, i mamy już księży, już jest ich coraz więcej, 5-6, za chwilkę tutaj zaczniemy prosić razem, wspólnotowo. Będziemy chcieli tak jak apostołowie w wieczerniku razem prosić i przyzywać, przyjdź Duchu Święty. Jeżeli pomoże Ci ten gest rozłożenia rąk, to też możesz.